Dziś o czereśni w diecie od kuchni. Marzena Kasprzak-Jóźwiak, dietetyk w naszym studiu. Dzień dobry. Witam serdecznie. Czereśnia to podobnie jak nagrywaliśmy kiedyś odcinek o wiśniach, też taka skarbnica witamin, minerałów. I tak, i nie. Dużo wartości przeciwutleniających, natomiast trochę tak jak z czarną i czerwoną porzeczką, trochę będzie tego mniej. Jednak pamiętajmy o tym, że ten kolor będzie mniej intensywny, więc tych wartości też będzie dużo, dużo mniej. No i niestety, tak jak wiśnia składa się w co najmniej 80% z wody. W tej czereśni już tej wody będzie dużo, dużo mniej, będzie ona słodsza, więc też nie dla wszystkich polecana, na przykład nie dla wszystkich cukrzyków każda odmiana będzie okej. Na początku jeszcze te czereśnie są takie w miarę nie tak słodkie, więc tego cukru nie ma aż tam tyle, więc spokojnie mogą używać, natomiast jak już są takie bardzo słodkie odmiany, już takie bardzo dojrzałe, to nie zawsze będą one tutaj polecane. No i to też całkiem mniej będzie tutaj błonnika, więc tutaj jednak zwróćmy uwagę na to, że te czereśnie tak, ale no na pewno biją na głowę wiśnie. Ale powiedziałbym, że kiedy pójdzie się na ryneczek, to jednak wiśnie wygrywają tą konkurencję popularności, bo jednak każdy wyszukuje tych wiśni, a jeszcze jak są jakieś sercówki takie duże, to już nie wiśnie, tylko czereśni. Każdy wyszukuje tych czereśni, to rzeczywiście jak są jeszcze sercówki, to wygrywają tą konkurencję, bo lubimy też słodkie. Słodsze, tak. My w ogóle Polacy lubimy wszystko, co słodkie i co takie od razu z krzaka do zjedzenia, więc te rzeczy, które są bardziej kwaśne, o takim bardziej cierpkim smaku, przekonują nas wartości odżywcze, natomiast pewnie gdybyśmy mieli wyłożonych kilka innych owoców, to byśmy sięgnęli po te, które są po prostu im słodsze, pewnie tym lepiej. I te czereśnie jak najbardziej, no tak, jeśli jest sezon, starajmy się jeść jak najbardziej, bo one tych wartości odżywczych też będą miały całkiem sporo. Natomiast pamiętajmy też o tym, tak jak mówiłam przy audycji o śliwkach, że nie są to owoce, które możemy popijać zimną wodą. One będą miały działanie bardzo albo biegunkowe, albo właśnie zaparciowe, czyli tutaj nie do końca jak już się zdecydujemy na zjedzenie, nie lecimy od razu po jakąś zimną wodę czy napoje gazowane, tylko starajmy się troszeczkę odczekać. I to też nie są owoce, których mimo, żebyśmy bardzo chcieli, bo jak się sezon pojawia, to zapewne się rzucamy na to, ale nie powinniśmy jeść kilogramami. To powinien być dodatek, to powinna być jakaś porcja na przykład na drugie śniadanie, pod wieczorek, czy dodatek do śniadania, na przykład do owsianki, ale nie tak, że siadamy i pół dnia teraz jadamy tylko czereśnie, bo akurat jest sezon, bo to może też działać no nie do końca dobrze właśnie na pracę naszych jelit, więc tutaj też zwróćmy na to uwagę, że tak, ale w małych ilościach. W tym bogactwie witamin, minerałów, cóż tam można w czereśni odnaleźć? Tak jak wiśnia miała tych witamin bardzo dużo, tutaj czereśnie troszeczkę będą miały tego mniej. Mhm. Ten potencjał antyoksydacyjny będzie mniejszy, natomiast on nadal będzie, więc tutaj te wartości antynowotworowe będą zatrzymane. Natomiast to, co jest ważne, że oprócz takich składników mineralnych, jak na przykład wapń, czy jak na przykład magnez, czyli redukcja stresu, te kwestie związane z naszym kośćcem, jak najbardziej na plus, to mamy też jod, który wzmaga produkcję hormonów tarczycy. Więc dla tych osób, które mają akurat problemy z tą przyswajalnością jodu albo z tym, że nie ma go w wielu produktach, to tutaj te czereśnie też fajnie podziałają. No i witaminy z grupy B. A witaminy z grupy B, szczególnie ta witamina B5, będzie nam wpływała na to, że przy artrytyzmie czy przy RZS-ie będzie polepszenie stanu tego chorego. Więc przy tych chorobach jak najbardziej powinniśmy sięgać po te właśnie owoce, bo one mogą polepszyć nasz stan. Tylko znowu, minus jest taki, że sezon jest bardzo krótki, więc tutaj być może zamrożenie czy w jakikolwiek sposób przetworzenie tego owocu może podziałać korzystnie. Aczkolwiek trzeba przyznać, że o ile wiśnie można odnaleźć w najrozmaitszych formach przetworzonych, to już z czereśnią takich wielu opcji nie ma. Raczej nie. W niewielu marketach te czereśnie się znajdują i jeśli już chcemy je mieć w formie zamrożonej, no to raczej musimy sobie po prostu kupić w większej ilości w sezonie, albo wyszukać kogoś w sezonie, kto będzie miał takie drzewa owocowe i wtedy od niego po prostu taką ilość sobie więcej narwać i zamrozić. Czy jakieś dodatkowe przeciwwskazania poza tym, co powiedziałaś? Tak naprawdę, jeśli mamy problemy z układem pokarmowym, to będę powtarzała przy wielu sezonowych owocach, to zwróćmy
uwagę na to, jak działa nasz organizm. Bo często w małych ilościach, na przykład kilkanaście sztuk do owsianki, nic nam nie będzie. Natomiast jeśli się rzucimy na całą miskę i zjemy kilogram czereśni, to może się okazać, że będą one dla nas wzdęciogenne. Możemy mieć biegunkę bądź zaparcia, możemy mieć bóle brzucha, więc tutaj też zwróćmy uwagę nie tylko na to, że ten konkretny owoc nam nie służy, ale też przede wszystkim na ilość, jaką zjadamy. Nie do końca też będą one korzystne w dużej ilości dla cukrzyków, bo im one są bardziej słodkie, im bardziej dojrzałe, też będą miały dużo więcej cukru. Więc już wtedy mogą nie do końca sprzyjać w kontekście poziomu glikemii, mogą one bardzo podwyższać ten poziom, więc być może w małych ilościach tak, ale rzucanie się znowu na kilogram to tak nie do końca. Takie zatem rady na koniec naszego dzisiejszego spotkania o czereśniach. Marzena Kasprzak-Jóźwiak, dietetyk, była jak zawsze gościem. Bardzo ci dziękuję. Dziękuję. A na kanale Radio Emaus na YouTubie odnajdziecie wszystkie nasze odcinki. Polecamy się tam serdecznie. Do usłyszenia.